I to był najgłupszy moment, bo będziemy pierwsi, którzy tu przyjadą kamperem. Bo moja nawigacja, która jest pod kampera ustawiona, nie widzi tego. Dlaczego? Skręć w prawo w ulicę Hakiabucia. Następnie skręć w następną ulicę. A tam też już byś nie przejechał. Tam masz te, patrz, daszki. Idziemy na tor bobslejowy. Tor bobslejowy. Na którym byliśmy? Na którym byliśmy, a którego wy nie oglądaliście, bo się wam nie chce obejrzeć kilku filmów wstecz. Ale wjeżdżaliśmy tam kolejką gondolową od drugiej strony, a teraz wejdziemy na niego od dołu. I chcemy zobaczyć, bo nie zobaczyliśmy wtedy tych budynków olimpijskich, tych sędziów i tak dalej. Opy się już niosą, zmęczone. No. Uszliśmy już całe 200 metrów. Tu jest szlak widokowy. Ale ja ci powiem, że tu zimno jest w tym Sarajewie. No. A nawet jak jechaliśmy pod górę, to zaczęło coś kropić. No. No i dotarliśmy do toru bobslejowego. Wsiadamy w sanki i jademy. I stwierdzamy, że z roku na rok przybywa tych graffiti nowych, świeżych, pięknych i cudownych. I tworzy to taki swój klimat. I idziemy teraz do tych budynków, przed którymi ostatnio szliśmy i my tu dwa zakręty dalej, żeśmy już wrócili. A poszlibyśmy dalej, to byśmy doszli do tych zabudowań. Przynajmniej tak mi się wydaje według Google. Zobaczymy. Tak. Myśmy ostatnio szli od góry. Od kolejki, od samej góry. Wyjechaliśmy kolejką od Sarajewa do góry kolejką, na górę Trebevik i stamtąd żeśmy kawałek przeszli tym torem bobslejowym, ale mniej więcej do tego miejsca. No, jeszcze kawałek dalej. Mami! Mami, idź do biblioteki! Biblioteka, widzę. Ty, jak to szybko jedzie. Piękna jest ta biblioteka. Patrzcie się, jakie tu jest wszystko zaniedbane. Zakrzaczone. No i tutaj mamy końcówkę toru bobslejowego. Tu on to się kończył i tu jest pas do wyhamowywania delikatnie pod górkę. I koniec. A teraz idziemy w stronę tych budynków. Robimy urbex. Idziemy eksplorować obserwatorium. Tylko ja wam powiem, widzowie... No, tu nawet jakieś płytki były, kafelki. Zarwać. Może się zarwać.
Przygotuję się, ja bym chodził tak. Filmuj Filipa, żeby nie spadł. Nie ma. Tu się nie da wejść. A tu widzowie chyba była jakaś winda. Taka, bo tu z... Ej, trzymaj Filipa. Tu jest dużo takich bąbelków. Mami! Tu widać, że ktoś już poleciał. Tak? Tu! A co ty widzisz? A jeszcze idziesz wyżej? No pewnie. To jak idzie się, to się to całe trzęsie. Jedzą tam plas. Ha! Patrzcie się, Sarajewo jak na dłoni. Taki te Sarajewo jest duże. To jakiś wkurzony pan. Ty daleko jest ta wieża od tej biblioteki? No. Ty to tam wtedy tramwajem jechaliśmy. Nie, ta biblioteka jest tam. No mówię ci, że no. Tam jest biblioteka, a tam jest wieża. Tam jest biblioteka. To... jest ta wieża telewizyjna. No, do wieży my jechaliśmy tramwajem, tym starym. Tam jest ta biała twierdza. No. Po drugiej stronie. No i tu gdzieś na dole jest ta miejscówka, co ja tam chcę zaparkować. Nie bałam się, to wszystko tu było. Hopy, bo może nas tu jest za dużo na tej wylewce. W czasach austro-węgierskich zbudowano fortecę wojskową na górze Trebevik. Szczyt góry zapewniał widoki na całe miasto i był punktem obserwacji wojskowej. Z czasem twierdza wojskowa została przekształcona w obserwatorium Akademii Astronomicznej. Podczas wojny latem 1992 roku budynek został całkowicie zniszczony. Wjeżdżamy do Sarajewa od jakiejś dziwnej strony. I tutaj tak nas poprowadziła nasza nawigacja, która ma nasze wymiary. Więc musi się tu dać przejechać. Musi. Chyba, że ktoś sobie tu tak nisko jakiś kabel powiesił. Tam jest ten słynny cmentarz. Tylko puścimy tego za nami. Jedzie pierwszy. Gdzie on tu skręca? Ja on tam skręca. Skręca, to nie skręca. No bo on chyba tu dalej nie jedzie, bo tu już jest amen.
co ona ci kazuje na zakaz skręcić? Nie, dobrze. Aha, tam. Ale góra. Ale tutaj w tej części Sarajewa nas nie było, nie? Nie, tu nie ukazuje. Nie! Tak. Zakaz w lewo. Żeby tu nie przyszło teraz jakiegoś niskiego daszku. No. Skręć w lewo w ulicę Terzybas Plus, następnie skręć w drugą ulicę po prawej. A to koniec, jest ślepa? Aha, nie, w lewo trzeba skręcić. Skręć w lewo w ulicę Katjawicie, następnie skręć w następną ulicę po prawej. Czekaj, zasłaniam ci lustrykę. Jedziemy tam? Mam ci mówić? Skręć w następną ulicę. A tam też żebyś nie przejechał. Tam masz te, patrz, daszki. Patrz tu. Tu masz dużo. Przytulaj się do niego. Jeszcze. Spokojnie możesz iść do tej strony. Puściła w maliny. Co tu jest? Idzie. Spokojnie. Następnie wjedź do tunelu. Wąsko było, a się skończyła. Tunel! I co? Ona wie, gdzie prowadzić. Ona wiedziała, że tam przejedziemy. Czy to wyliczone było? Zestresowaliście się? No. Co to kurde? Co, my tu mamy światło? Tak. A nie, już będzie dużo zielone. My wyjechali stąd. No. Zawsze macie jeszcze wsteczny, zapamiętajcie sobie. No ale ciekawe, jakbyś tam na wstecznym wyjechał po tych kocich łbach. Jakbym wyjechał, to bym nie wyjechał.
Po tych kocich łubach? Na pewno. Nie. To bym się już tam obrócił. Tam bym się już obrócił. Bez problemu. No dobra, ale to nawet jadąc do przodu po kocich łubach, to tak średnio. A, lepiej jest. Czekaj, bo zaś nas tu gdzieś skręcą. Biblioteka jest, no, Sarajewska. Tu mamy skręcać? A żarówka? Gdzie? To jest jakaś zatoczka. Aha, i tam. Dobra, ale no... Wyjść? Zobacz, co tam za zakręt. I cofiemy. Miejscówka nie wypał. Wąsko. Miejscówka fajna dla osobówki z namiotu. Cofiemy. Idziemy dalej tam? Kawałek? Nie wiem. Można. Że nie będziemy wbijać się w miasto. Poszukamy tam coś. Tego jeszcze nie grali. Zmieniamy miejscówkę. Zaczęły się zjeżdżać jakieś BM-ki w kapturach. Chevrolety. Chevrolety. Wczoraj jechaliśmy z Sarajewa przez 10 godzin.